Eulalia Wojnicz spotkała się z młodymi mieszkańcami Mikołajek. Uczniowie szkoły podstawowej wysłuchali informacji o działalności jej fundacji, która zajmuje się ratowaniem i opieką nad zwierzętami. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Miejskiej w Centrum Kultury Kłobuk i miało charakter edukacyjny. Myślę, że należy uświadamiać już od małego, po prostu tym dzieciom pokazywać, jak to jest naprawdę, co to znaczy zwierzę i że to nie jest rzecz, i no, tak, żeby po prostu zmieniać ich świadomość. Biblioteka Miejska zakupiła przy okazji kilka egzemplarzy książki pod tytułem A pies siedzi i patrzy, która jest jednocześnie cegiełką na rzecz ochrony zwierząt. Jest to zbiór wierszy napisanych przez panią Basię Bożymowską. Autorka pochodzi z Wrocławia i w to wplecione jest również opowiadanie o Joku, o słynnym Joku psie, który pozostał sam na rondzie w Krakowie, gdzie też stoi jego pomnik. I jest to książka bardzo wzruszająca, dająca dużo do myślenia, ale również też połączona z przedstawieniem ras psów, jakie są i co je charakteryzuje w bardzo zabawny, śmieszny, wesoły, dowcipny sposób. Wizyta w Mikołajkach i wykład dla uczniów szkoły podstawowej nie były przypadkiem. Eulalia Wojnicz od dłuższego czasu współpracuje z młodymi ludźmi z tej miejscowości. Inicjatywa wyszła właśnie od dzieci. Przez młodzież, przez jedną z dziewczynek, Gabrysię, która gdzieś w jakiś sposób wynalazła informacje o Fundacji o Zwierzętach, zainteresowała się, dotarła do nas, wciągnęła w to rodziców i swoje koleżanki i tak po prostu napędziła takie koło, które teraz powoduje to, że jestem już po raz kolejny w Mikołajkach i są inne okoliczne tutaj miejscowości, które są zainteresowane spotkaniem z młodzieżą w szkołach. Mikołajscy uczniowie aktywnie wspierają ochronę zwierząt, organizują m.in. zbiórki pieniędzy na rzecz schronisk czy Fundacji Zwierzęta Eulalii.